Witam serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Projekt Sukces TV. Ja myślę, że to jest chyba najważniejszy odcinek, jaki do tej pory nagrałem, ponieważ chodzi o przetrwanie naszego gatunku. Wiem, że może to się wydawać bardzo śmieszne, co ja teraz powiem i bardzo śmieszny temat, który ja poruszyłem, ponieważ no większość z was, bo ja o tym od długiego czasu myślę, większość z was o tym nie myśli. Co się stanie z następnymi pokoleniami? Żyjemy teraz, żyjemy chwilą, rozkoszujemy się chwilą, jemy sobie pełno słodyczy, jemy sobie no, żywność trującą dla nas, psujemy sobie świadomie zdrowie, rozkoszujemy się naszym życiem. Nie patrząc na to, jakie skutki to będzie miało następne pokolenia, powiem Wam tylko, kochani, że rozwijamy się mniej więcej. Od kiedy zeszliśmy z drzew, wszystko teraz przeanalizowałem, zaraz mu tym powiem. Rozwijamy się mniej więcej od jakieś 4 miliony lat, 4,5 miliona lat. Jak zeszliśmy z drzew, zaczęliśmy jeść no, jakieś tam owady, padlina. No i 4 miliony lat, 4,5 miliona lat, mniej więcej jesteśmy tutaj. W międzyczasie nasi przodkowie Homo erectus, Którzy wynaleźli ogień, zaczęli gotować. W tym czasie mm, rozwinęliśmy się najbardziej umysłowo, fizycznie i psychicznie. Później Neandertalczycy, którzy wyginęli mniej więcej podobno 40 tysięcy lat temu, no, byli najbardziej rozwinięci fizycznie, psychicznie i umysłowo. To się może wydawać dziwne, ponieważ mamy absolutnych geniuszy. Na tej planecie w dzisiejszych czasach, ale też mamy kompletnych kretynów, którzy niestety no, są przy władzy większości rządów i korporacji, którzy mają tylko na celu zdobyć jak najwięcej finansów, jak najwięcej władzy i jak najwięcej kontroli. Niestety kosztem naszego zdrowia i samopoczucia. Hmm. Także niestety, jak sądziłem, przy władzy teraz są kompletni kretyni. No ale jeszcze więksi krytyni ich słuchają i nie zwracają uwagi na to, co się wokół nas dzieje. I tak niestety jest programowana większość z nas. W ogóle nie zwracając uwagi na to, co się dzieje z naszym gatunkiem, na to, co się dzieje z naszą planetą, na to, co się dzieje z naszą przyszłością, a powiem wam tyle, że zostało nam jakieś tysiąc lat funkcjonowania jako człowiek. Tysiąc lat. 4 pół lat ewoluowaliśmy do postaci, którą jesteśmy teraz. 350 tysięcy mniej więcej lat jesteśmy jako Homo sapiens. No a teraz wszystko pierdzielimy. Kompletnie. Powiem Wam, że już zaczęliśmy spadać fizycznie i psychicznie w rozwoju, kiedy ewoluowaliśmy do postaci, którą jesteśmy teraz, niby najmądrzejszą postacią, ale jak popatrzeć na historię, wcale tak nie jest, ponieważ Neandertalczycy byli o wiele bardziej rozwinięci fizycznie i psychicznie mieli jakieś 30% większe, większą gęstość kości, 30% więcej masy mięśniowej. Mieli większe mózgi o jakieś 300%, teraz nie pamiętam miary, w jaki jest liczony mózg. Musiałbym sobie to zobaczyć, no ale dobra, nie będę teraz marnował czasu. Mieli o wiele większe mózgi, tak. I nasze mózgi, gdy już ewolowaliśmy do postaci, którą jesteśmy teraz, Homo sapiens, zmalały. Czyli jesteśmy słabsi, jesteśmy wolniejsi, mm, jesteśmy bardziej podatni na choroby, bardziej podatni na no, złamania i oporni na jakieś tam urazy. tak? To jedno. Dlaczego tak się stało? Ponieważ neandertalczycy, tak jak Homo erectus, Przeważnie funkcjonowali na mięsie i tłuszczach zwierzęcych. Polowali, bili się, budowali, próbowali przetrwać, zupełne przeciwieństwo do tego, co my robimy teraz. I dlatego potrzebowali dużych i silnych ciał i dużych mózgów, żeby myśleć, jak te zwierzyny upolować. Tak w skrócie można to opisać, nie będę się wdrażał w historię. Tak to wygląda: czyli do czasów teraźniejszych myliśmy, myśleliśmy o przetrwaniu i rozmnażaniu się, czyli żeby przekazać jak najlepsze i jak najzdrowsze geny następnemu pokoleniu. I tradycje, tak? O to chodzi, żeby tradycje przekazać też. I umiejętności przetrwania, rozwoju i rozmnażania się w zdrowiu i szczęściu i zadowoleniu. I teraz tak. Jakieś 40 tysięcy lat temu Mniej więcej przeszliśmy w tryb życia łowcy, zdobywcy na taki bardziej koczowniczy tryb życia, czyli no nie musieliśmy tyle polować, nie musieliśmy tyle walczyć, nie było takich trudnych warunków, warunki były o wiele łatwiejsze do życia. I zaczęliśmy jeść mniej zwierząt. Zaczęliśmy jeść mniej mięsa, mniej tłuszczu zwierzęcego. I to był mniej więcej jeden z powodów, dla którego nasze ciała ewoluowały do postaci no, bardziej zwiotczałej, gdzie no funkcjonujemy gorzej, moi kochani. Tak jest prawda. Funkcjonujemy coraz gorzej. I teraz spójrzmy na to, jak funkcjonujemy teraz. Skoro 40 tysięcy lat temu już nasze mózgi się zmniejszyły, nasze ciała są słabsze. Nasze kości są bardziej zwiotczałe, bo zmniejszyła się gęstość kości. Przez nasz tryb życia, nasze funkcjonowanie, nasze myślenie i no, nasze odżywianie przede wszystkim, kochani, tak? Ponieważ do rozwoju naszego ciała i umysłu jest potrzebne mięso od zwierząt przeżuwaczy i tłuszcz zwierzęcy. No i pomyślcie sobie, jak my się odżywiamy teraz, jak my funkcjonujemy teraz. Kompletne przeciwieństwo. Nasze umysły się w ogóle nie, roz nie, nie yy, rozwijają. Nasze tradycje zaginiają, zaginiają, giną. W ogóle nie dostarczamy wartości odżywczych dla naszego umysłu, dla naszego mózgu, dla naszego ciała. Jesteśmy najbardziej schorowanym pokoleniem w historii naszej ludzkości na tej planety, na tej planecie, najbardziej schorowanym. Nasze układy odpornościowe w ogóle nie działają. W ogóle. Znacie zdrową osobę, która nigdy nie jest przeziębiona? Która nigdy nie choruje? Ja nie. No dobrze, ja. <laughs> Ale tak poza tym. Dobra, może z dwie, trzy osoby w życiu spotkałem? Większość z nas funkcjonuje na jeden albo 2% możliwości naszego ciała. Większość z nas już ma problemy ze wzwodem, z funkcjonowaniem naszych hormonów. Z funkcjonowania naszego umysłu, większość z nas siedzi i ogląda tylko telewizję, ogląda filmy, ogląda internet, ogląda tak zwane shorty, TikToki, ten cały syf. Zamiast się rozwijać, czytać książek, myśleć o tym, co możemy przekazać naszym dzieciom, naszym wnukom, następnym pokoleniom. Sztuczna inteligencja się teraz rozwija o wiele szybciej niż my. Nasza inteligencja zanika, a sztuczna inteligencja się rozwija. Jeżeli tego nie będziemy kontrolować, to sztuczna inteligencja będzie kontrolowała nas. Wiem, że to się wydaje śmieszne, moi kochani, ale niestety taka jest przyszłość. Musimy na to spojrzeć realnie. Ja się teraz więcej uczę od sztucznej inteligencji, bo zrobiłem sobie asystenta z ChatGPT. Większość z was nie ma pojęcia, co to jest. I rozmawiam sobie ze sztuczną inteligencją. I widzę, jak ona się rozwija. Już to robię ponad rok. I widzę, jak ona się rozwija. I przeanalizowaliśmy nasze funkcjonowanie. Nasz gatunek wyginie kompletnie w ciągu tysiąca lat. To była analiza sztucznej inteligencji. Dlaczego? I jedno, że przestajemy się rozmnażać. Większość krajów już ma problemy z tym, że nie rodzą się nowi ludzie, nowe dzieci. Przykładowo Włochy. Okay? Nie wiecie, co się dzieje we Włoszech? Sami starzy ludzie tam są. <grymne> Dużo młodych wyjechało, bo są problemy ekonomiczne i nie ma się tam, kto rozmarzać, tak? Także ekonomiści trąbią, globaliści trąbią, że coraz więcej ludzi jest na świecie, tak? I próbują doprowadzić do tego, do, do, do naszej zagłady, jako gatunku. Większość mężczyzn za następne 50 do 100 lat, jak będziemy tak funkcjonować, tak się odżywiać, nie będzie w stanie zapłodnić kobiety. Bo genitalia już nie działają, narzędzia rozrodcze już nie działają, nasze hormony już nie działają. Zobaczcie, nawet jak ludzie chodzą na siłownię, zobaczcie ile osób jest na testosteronie z zewnątrz. Myślisz, że to, co to robi z naszymi genami, co to robi z naszym organizmem? Kompletnie nas wyniszcza. To jest pudrowanie syfa a nie dojść do tego, jak temu zaradzić. Większość facetów nie ma pojęcia, jak zbudować masę mięśniową naturalnie. Idziemy w odżywki, idziemy w suplementy, idziemy w sterydy. Zapominamy o tym, jak powinniśmy funkcjonować. A neandertalczycy, nasi przodkowie, bez żadnych sterydów, bez żadnych suplementów, bez żadnych diet... Bez żadnych zastrzyków. Byli o wiele silniejsi, sprawniejsi fizycznie i psychicznie, umysłowo od nas. To to pokazuje? Kochani, zostało nam tysiąc lat funkcjonowania jako ten gatunek. My w tym momencie już zamieniamy się w rośliny. Niedługo będziemy potrzebowali maszyny, sztuczną inteligencję, żebyśmy my mogli funkcjonować. Nasze społeczeństwo w tym momencie jest schorowane. My nie funkcjonujemy normalnie. A do tego rządzą nami kompletni debile, którzy mają w dupie to co się stanie z tą planetą, to co się stanie z naszym gatunkiem. Kompletni. Tego się nie da inaczej określić. Jesteśmy coraz głupsi, coraz bardziej podatni na nałogi, coraz bardziej podatni na stres coraz bardziej podatni na hamowanie naszego rozwoju. Fizycznego i psychicznego w ogóle się nie rozwijamy. To pokolenie dzieci, które się rozwija teraz na iPadach, na telefonach, na TikToku. Będzie kompletnymi kretynami. Zero pomyślunku, bo jak? Nasz organizm do funkcjonowania potrzebuje kilku rzeczy, tak? Przede wszystkim paliwa i budulca. Budulca z mięsa, zwierząt przeżywaczy i tłuszcz od tych samych zwierząt. My nic, w tym stylu nie, my, my nic w tym stylu nie dostarczamy. Nasze dzieci, nastolatkowie, robią kompletne przeciwieństwo niż to, co powinniśmy robić jako gatunek, żeby się rozwijać. Kompletne przeciwieństwo. Nasze mózgi będą coraz mniejsze, nasze narządy rozrodcze będą coraz mniejsze, i w ogóle przestaną funkcjonować. Nasze ciała przestaną funkcjonować, nasze umysły przestaną funkcjonować. I będziemy jak takie rośliny, zamknięci w pomieszczeniach z okularami trójwymiarowymi, z wirtualnym światem na oczach. W ogóle nie będziemy się, nie, nie będziemy się ruszać, i będziemy pod jakąś yy, kropłówką dożylnie podawaną, żebyśmy przetrwali to jest niestety wizja tego, co my teraz robimy musimy się obudzić ja staram Was obudzić od kilkunastu lat ja już to rozumiem, od dawna ja spojrzałem to, co, na to, co robimy na nasz rozwój, na to, co potrzebujemy do rozwoju i patrzę, jak my siebie traktujemy, jak my, jak my funkcjonujemy. Nastolatkowie rządzą domami. Influencerzy rządzą nastolatkami. Większość influencerów są kompletni debile. Tak jak większość naszego rządu i większość osób przy władzy. Czeka nas kompletna zagłada. Spójrzcie na to. Jak nasi przodkowie, gdzie my myślimy, że jesteśmy najbardziej rozwiniętą cywilizacją. Technologicznie jesteśmy. Byli mądrzejsi, sprawniejsi i zdrowsi od nas 40 tysięcy lat temu tak zwane prymitywy. To pomyślcie, co się z nami stanie za kilka lat. Od mniej więcej 50 do 100 lat przestaniemy się rozmnażać. Będziemy potrzebowali środków do rozmnażania się maszyn do rozmarzania się, technologii, żeby się rozmnażać, żeby funkcjonować. Firma Neuralink. To jest yy, siostra firmy Tesli. OK. Już ma chipy w tym momencie do mózgów, żebyśmy mogli funkcjonować w sztucznej inteligencji, nic nie robiąc, tylko myśląc. Myślicie, do czego to prowadzi? Tak, to się teraz przydaje, bo jest przykładowo chłopak, który nie może się ruszać i tylko mózg działa, tak. Podłączyli go do tego neurolinka i sobie jakoś tam funkcjonuje. Niedługo naszym umysłem będą kontrolowały maszyny. Sztuczna inteligencja. Jeżeli my coś w tym teraz nie zrobimy, nie przejmiemy kontroli nad naszym ciałem, nad naszym funkcjonowaniem, nad naszym rozwojem, w stylu cofnięcia się. Troszeczkę technologicznie i wrócenia do tego, co nasze ciało na potrzebuje innego odżywiania, medytacji, wdzięczności, mniej stresu, więcej lasów, więcej natury, więcej spacerów, więcej słońca, mniej komputerów, mniej telewizorów, mniej stresu, mniej siedzenia, więcej ruchu. Mniej przetworzonego jedzenia, w ogóle mniej jedzenia. Pomyślcie sobie, ja tak sobie mm, sprawdzałem, w jaki sposób my się odżywialiśmy lata temu, kiedy był największy rozwój naszych mózgów, naszych umysłów, naszego ciała. Co się okazało, my jedliśmy co kilka dni to był Homo erectus. Czyli Homo erectus, gdzie byli dwa miliony lat temu, do kucze, nie pamiętam teraz, przepraszam Was bardzo, będę się bardziej do tego przygotować, ale jak zwykle z partyzanta wale ten wykład. Oni już wtedy bardziej rozumnie funkcjonowali niż my teraz, lepiej się rozwijali. Nie mówię, że byli mądrzejsi i sprawniejsi, bo to. Oni się robili mądrzejsi i sprawniejsi, a my się robimy głupsi i bardziej schorowani. Ich celem było rozmnażanie się jako gatunku, przetrwanie jako gatunek. Ich celem było dążenie do jak najzdrowszego ciała, żeby przekazać te jak najzdrowsze geny następnemu pokoleniu. A co my robimy? Mamy kompletnie wyjebane na to, co się stanie. W następnych pokoleniach żyjemy chwilą, żyjemy cukrem, żyjemy alkoholem, żyjemy imprezami. Co my dalej przekazujemy naszym pokoleniom? Siedzimy na TikToku, siedzimy na Instagramie, wychodzimy z psami, z telefonem, wychodzimy z dziećmi, z telefonem, wstajemy z telefonem, idziemy do toalety z telefonem. Co kontroluje naszym życiem? Telefon. Media społecznościowe. Przestaniemy rozmawiać ze sobą kompletnie, ponieważ komunikujemy się przez telefony. Rozmawiamy przez telefony. Nasza rozmowa ze znajomymi, z rodziną kompletnie zaniknie. Przestaniemy podróżować. Przestaniemy latać. Przestaniemy jeździć. Przyzwyczajamy się do bycia w naszych domach, w naszych mieszkaniach, w naszych pokojach, w naszym wykreowanym sztucznie życiu na mediach społecznościowych. To jest kompletna utopia. Kochani, zostało nam tysiąc lat. A za te tysiąc lat te pokolenia to już będą kompletnymi warzywami, bez żadnego pomyślunku. My za sto lat przestaniemy się rozmnażać. Wiecie, ile klinik jest teraz, które pomagają sztucznie, chemią, pomagać ludziom w zapłodnieniu? Mnóstwo, jedna po drugiej. Ile jest cleaning, które sztucznie, chemicznie pomagają mężczyznom w równowadze hormonalnej? Tak zwana terapia hormonalna, TRT. Wszyscy na tym są. Myślicie, że coś się z nami stanie? Lilka, cichutko. Lilka. Moje pieskie nadal są za mną, <laughs> ale tu mam fajne tło. Myślicie, że coś się z nami stanie? Przyjdzie kolejny wirus, kolejna pandemia i nikt już nie przetrwa. Bo nasze układy odpornościowe w ogóle nie, nie działają. W ogóle. Jak ludzie się zarażają kichnięciem od innej osoby. Myślą, że, że kichnięcie zarazi, co chwila coś mają z płucami, z zatokami, z kaszlem. To jest co chwila, cały czas. Cały rok. Całe rodziny. Antybiotyki nie pomagają. Leki nie pomagają. Nikt na to nie zwraca uwagi. Jak to jest możliwe? Wytłumaczcie mi to. Jak nikt może o tym nie myśleć? Dobra, większość ludzi, kilka osób myśli, ale to jest za mało. To jest za mało. Kochani, obudźmy się. Większość mężczyzn po danym wieku teraz ma problemy z erekcją. Nie mówię dużo o zapładnianiu. Niedługo ani jednemu nastolatkowi już nie stanie. A jak stanie, to szybko opadnie, a w ogóle będzie miał takie emocjonalne podejście do życia, że nie będzie wiedział, co zrobić w ogóle z kobietą. Do tego dążymy. Po co komu kobieta, skoro mamy telefon, skoro mamy komputer, skoro mamy gry, skoro mamy wirtualny świat i możemy być z jakąkolwiek kobietą albo mężczyzną chcemy. Po co nam partnerka? Po co nam, nam to? Po co nam emocje, skoro możemy sobie w wirtualnym świecie stworzyć takie życie, jakie chcemy? Spójrzcie na swoich znajomych, spójrzcie na swoją rodzinę. Większość osób pije, większość osób nadal pali. Wejpy to też jest palenie, tak? Ja pokazuję ten ruch, nie wiem dlaczego, ale wejpy to też jest palenie, to też jest nauk, tak? Spójrzcie na swoich przyjaciół, spójrzcie na swoją rodzinę. Zero szczęścia w życiu. Od początku do końca dnia jest spożywanie bezsensownej, pustej energii, która nas wyniszcza. No, jedli co kilka dni duży posiłek. Ja jem raz dziennie, jeszcze do tego nie doszedłem. Gotuję sobie kości wołowe, gotuję chrząstki, żeby mieć jak najwięcej kolagenu, żeby moje stawy dobrze funkcjonowały. Wszystko, co robimy w tym momencie, jest dla nas wyniszczające. Odżywianie, funkcjonowanie, spanie, rozwój fizyczny i psychiczny, emocjonalny. Rozwój emocjonalny. Jesteśmy w najgorszym stanie emocjonalnym w historii ludzkości. To musi do Was dotrzeć. Ten odcinek jest najważniejszym odcinkiem w Waszym życiu, w tym momencie. To, co ja do Was mówię, Wy musicie to zrozumieć. 50 do 100 lat przestajemy się rozmnażać. Jako gatunek. 15 lat temu, jak to ludziom mówiłem, mieli mnie za kompletnego świra. Kompletnego. Teraz na szczęście jest coraz więcej ludzi obudzonych, którzy spędzają ze mną czas. Jak ja mówię o takich rzeczach, że zdrowie emocjonalne, zależy od tego, co robicie, tak? Okay? Jak funkcjonujecie? Nie tabletki, tylko medytacja. Nie tabletki, tylko wdzięczność. Nie tabletki, tylko praca nad sobą. Od rana do wieczora niszczymy się fizycznie i psychicznie. Od rana do wieczora. To naprawdę przestaje być śmieszne. Ja to codziennie obserwuję. Nastolatkowie, dzieci mają problemy z wątrobą, mają problemy ze stawami, mają problemy psychiczne. Nie mówiąc już o rozwoju, nastolatkowie nie potrafią funkcjonować w tym momencie bez telefonu, bez internetu, bez dyscypliny, bez jakiejkolwiek moralności. Jest garstka osób, która przekazuje dyscyplinę swoim dzieciom. W większości domach nastolatkowie rządzą domem. W większości domach jest alkohol. W większości domach są zabawy, są imprezy. Ja nie mówię, żeby tego nie robić, tylko można robić z głową, tak? A nie co tydzień. Żeby żyć dla imprezowania. Was już może nie być, jak wasze dzieci będą miały 40 lat i będą kompletnie schorowane. Nie wiadomo, co się stanie za 30 lat, 20 lat. ok. 40 lat? Czy Wasze dzieci w ogóle będą żyły do, te, do tego momentu, jak funkcjonują w taki sposób? Albo jak będą funkcjonowały? Na tabletkach, prawdopodobnie, tak? U lekarzy, od lekarza do lekarza, od operacji do operacji, bo taki jest system skonstruowany. Lekarz musi zarobić, apteka musi zarobić, szpital musi zarobić, korporacje muszą zarobić, sklepy muszą zarobić. Jesteśmy konsumentami zamiast być inwestorami w swoje zdrowie. Większość z Was woli kupić samochód niż zadbać o swoje zdrowie. Ładny dom zamiast zadbać o swoje zdrowie. Wołowina jest za droga, ale chodogi z żabki nie są? Lepiej zjeść wołowinę co kilka dni niż codziennie zapychać się głównami. Moim zdaniem, jeżeli macie już taką wiedzę. Jeżeli ja wam tę wiedzę przekazałem i nadal z tym nic nie robicie, to jest samolubne. Kompletnie samolubne. Myślicie, że myślicie tylko o innych osobach. Dobrze, wysyłacie jakieś datki dla powodzian, pomagacie innym osobom finansowo, wspieracie jakieś inne osoby emocjonalnie, ale co robicie dalej? Co robicie z sobą? Żeby myśleć o innych, musicie zadbać o siebie. Żebym ja mógł myśleć o swojej rodzinie, o swoich przyjaciołach, o moich psach, muszę myśleć o sobie. Ja nie mogę z telefonem w ręku wychodzić z psami na spacer, tak? Bo one kompletnie będą mnie ignorowały. I one będą nieszczęśliwe. Bo nie mają lidera, bo nie mają przywódcy, bo nie mają yy, faceta alfa w swoim stadzie. Każdy facet powinien być yy, przywódcą swojego stada, czyli swojej rodziny. Każdy facet powinien być przykładem. Zadaję sobie pytanie, jakim ty przykładem w tym momencie jesteś dla swojej rodziny? Jak teraz kobiety mają bardziej męski uścisk niż faceci. To naprawdę nie jest śmieszne. Koncerny cukrowe i farmaceutyczne zarabiają miliony na waszej chorobie. Ponieważ nic z tym nie robicie, ludzie, nasza społeczność, w tej chwili możemy przejąć władzę nad naszym krajem, dbając o swoje zdrowie. Bo jeżeli zadbacie o swoje zdrowie, wszystkie korporacje, które rządzą tym krajem, przestaną istnieć które rządzą tym światem, przestają istnieć, bo oni tylko zarabiają na waszej niewiedzy, na waszym lenistwie, na waszych nałogach. I na braku waszej dyscypliny. Czy coś jeszcze tu trzeba dopowiedzieć? Czas nadszedł teraz na myślenie. Czerwone światło już jest teraz. Pomyślcie sobie 100 lat, jak to jest mało. A my za 100 lat możemy przestać się rozmnażać w ogóle. Noworodkowie są już na tabletkach, na syntetycznych mlekach, bo nie, się, nie potrafią się sami rozwijać. Jest teoria, że dziecko musi być chore, żeby się półodparniać, tak? No przecież to jest kompletna bzdura. Dziecko nigdy nie powinno być chore. Gdyby tak było, byśmy nie przetrwali jako gatunek tyle tysięcy lat, milionów lat. Bzdura. Nie można się zarazić do kogoś innego. Bzdura. Jesteś chory, bo Twój układ odpornościowy źle działa, bo źle o siebie dbasz. Bo się stresujesz zamiast być wdzięcznym. Nie masz żadnego celu. Siedzisz cały czas na telefonie, zajadasz się chrupkami, zajadasz się czekoladą. Masz kompletny brak dyscypliny. Nie dbasz o siebie, nie dbasz o żonę, nie dbasz o dzieci. Taka jest rzeczywistość. Trzeba na nią spojrzeć w taki sposób. I przed tym nie da się uciec, jeżeli my coś z tym nie zrobimy. Nie możemy obwiniać rządu, nie możemy obwiniać szpitali, nie możemy obwiniać nikogo innego tylko siebie za nasz stan zdrowia. Dobrze są przypadki, jeden na kilka milionów, ja rozumiem, tak? Wypadki, ludzie się urodzili z czymś tam, ja to wszystko rozumiem, tak? Ale reszta to jesteśmy kompletnymi negusami. Samolubnymi nygusami. Jak to inaczej określić? Skoro wiemy, co my robimy? Jak można mieć tak wyjebane na to, co robimy z własnym zdrowiem? I na to, co się stanie później? Dbamy o ekologię, tak? Co to zadbanie o ekologię? Zgnieciemy butelkę, kładziemy ją do plastiku, a kupimy sto innych koszulek. I odżywiamy się roślinami i przetworzonym jedzeniem, który kompletnie wyniesie nasze planetę. I chorujemy, i. W ogóle przestajemy funkcjonować. Kochani, mam nadzieję, że ten odcinek do Was dotrze. Dokładnie wiecie, co macie zrobić, bo to mówię w innych odcinkach, także bardzo Was serdecznie zapraszam. Już minęło pół godziny w tym odcinku. Mam nadzieję, że dotarło do Was. Tysiąc lat naszej cywilizacji, gdzie z następnych to już będzie kompletna katorga. Wirtualne życie pod kroplówką, to nas czeka. I wszystko za nas będą robiły roboty i sztuczna inteligencja. Śmiejcie się teraz, zobaczycie później. Pozdrawiam Wam serdecznie. Jak zwykle życzę Wam dużo, dużo zdrowia, dużo motywacji, dużo dyscypliny. Możecie zawsze na mnie liczyć, że będę na tym kanale i będę Was wspierał fizycznie i psychicznie. Wygrywał nam ten zdrowy program. Kochani, nie jest za późno. Podsumuję to tak, nie jest za późno. W tym momencie możemy coś jeszcze z tym zrobić, bo ja robię. Ja funkcjonuję o wiele lepiej, jestem o wiele zdrowszy. Na mnie nikt oprócz dostawcy mięsa nie zarabia. Nikt. No, mną nikt nie rządzi, ja kreuję swój własny świat, swoje życie. Dzisiaj rozmawiałem z kimś i zapytałem, co to mu mnie. A ja powiedziałem, idealnie: wszystko, czego się ruszę, zamieniam w złoto. Bo tak jest. Bo tak jest moje spojrzenie na moje życie. Ja tak widzę swoje życie. Dlaczego? Bo jestem zdyscyplinowany. Bo chodzę spać jak powinienem. Bo dbam o swoje zdrowie. Bo dbam o swoją psychikę, rozwijam się, czytam książki, studiuję. Przez cały weekend studiowałem naszą ewolucję, pracę mózgu. Cały weekend. Od piątku wieczora do poniedziałku i teraz też w sumie. I teraz studiuję naszą zagładę. Niestety jest bardzo bliska. Myślimy o planecie, zapominamy myśleć o sobie. Planeta będzie długo, 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 jak nas już nie będzie. Bardzo długo. I będzie zdrowa i szczęśliwa. Bo najwięksi kretyni, którzy ją niszczą wyginą. Ok? Tak jest. Pozdrawiam wam serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku.